kuchni. Chciałam przedstawić stelaż, który zostanie użyty pod płytę z karton gipsu. Następnie w stelażu tym, właściwie w tym jakby suficie, bo to jest sufit podwieszany, zostanie poprowadzona rura Spiro, która wyjdzie nam od tego otworu, który jest ciągiem wentylacyjnym, jest pionem wentylacyjnym całego budynku. Następnie idzie w prawo, w naszym przypadku, i zostanie w tym miejscu podłączony oka. Sufit podwieszany, który dalej wygląda tak, to jest na razie, jesteśmy w połowie budowy tego sufitu, jest robione po to, aby zasłonić naszą rurę Spiro. Rury Spiro mają około 12 cm średnicy i zazwyczaj klienci nie chcą, żeby była na widoku nad szafkami, tylko chcą ją schować w tego typu zabudowę. Maluje się później na biało, na kolor sufitu. W tym przypadku nasz sufit schodzi w pionie na dół. Jest to ścianka. Ścianka dzieląca salon i kuchnię. Płytki w kuchni są użyte tu akurat tradycyjne, lecz teraz mamy stosować dużo innych materiałów, które nadają się na przestrzeń między blatem a górnymi szafkami w kuchni. Następnie zawsze trzeba pamiętać o wypustach świetlnych. W tym przypadku będą to kinkiety. Jeden wypust elektryczny należy też zachować do okapu.